Cześć kochani, jeszcze poczekamy aż przyjdzie was więcej. Jest jedna osoba, jest Monika. Ja udostępniam u siebie od razu na relacji. No dobra, to przychodzę dzisiaj do was w takiej sprawie. Napisała wczoraj do mnie mama pewnej młodej Polki. Dziewczynka ma na imię Nadia, ma 10 lat i niestety choruje na głęboki autyzm. Czym jest głęboki autyzm, to już można sobie poczytać w internecie. No jest to straszna choroba, dotykająca i chorującą dziewczynkę i przede wszystkim mamę Nadii. Mamę Nadii. Musi mieć oczy dookoła głowy. No, musi być wyczulona na wszystko po prostu. No. Także macie w tytule live'a link do zrzutki. Nie trzeba tam tak naprawdę wiele. Tam połowa już widzę, że jest uzbierana. Ale jak najbardziej w imieniu mamy Nadii chciałbym was prosić o jakieś dołożenie swojej cegiełki od siebie. Przeczytam wam może wiadomość, jaką właśnie otrzymałem wczoraj od mamy Nadii. Cześć Andrzej. Pytam tylko przyjaciół i znajomych, dobre dusze. Próbuję zebrać środki na regularne wejścia swojej córki Nadii do komory normobarycznej. Przynosi to fantastyczne efekty. Niestety uzbierane środki już dawno wychodziła, ale zaczęła więcej mówić i bardziej kontaktować, a to bardzo dużo przy jej chorobie. Jeśli zechciałbyś dołożyć cegiełkę dla niej, prześlę ci link. Także Nadia ma głęboki autyzm. Mama Nadii jest z tym sama, ponieważ mąż uciekł zaraz po diagnozie dziecka. No i Monika no, przeszła i przeżywa też piekło, ale walczy każdego dnia o swoją córeczkę. No ja swoją cegiełkę postanowiłem, że dołożę tym live'em, udostępnieniem zrzutki. Jowita także dzisiaj udostępni link do zrzutki dla Nadii na naszej stronie Rebel24. Jeszcze wam może puszczę, bo dostałem zgodę od mamy Nadii na kilka słów. Cześć, Nadia jest dziewczynką niesamodzielną, wymaga opieki 24/7 na dobę. Niestety ma wszystkie dodatki, które zafundował jej autyzm. Nadwrażliwości dźwiękowe, wybiórczość pokarmową, je naprawdę niewiele rzeczy. Często wymaga karmienia, pomagania niestety przy takich podstawowych czynnościach. No i niestety jest też dziewczynką nieprzewidywalną, więc jakby muszę podążać za nią krok w krok. No często kosztem, często, właściwie to zawsze kosztem siebie. Zostałyśmy same, a jej ojciec odszedł po diagnozie. Usłyszałam, że dziewczynka nie pasuje do jego wizerunku prawnika, także jest to bardzo przykre. No jak słyszeliście, Monika została sama z tą chorobą swojej córki. Także no, prosiłbym was o jakąś małą cegiełkę. Tam naprawdę niewiele trzeba, a jeżeli Nadia już zaczyna więcej mówić, kontaktować, to działa. Jeżeli coś działa, to trzeba w to iść. Trzeba w to brnąć po prostu. A jak dobrze wszyscy wiemy, no ostatnimi czasy, to pomoc, polski rząd pomaga głównie
obywatelom innego państwa. Nie zajmuję się za bardzo naszymi polskimi matkami, naszymi polskimi dziećmi. Mogę wam jeszcze przytoczyć pewną sytuację, która spotkała właśnie Monikę i Nadię w sklepie. Już sobie to znajdę. To posłuchajcie. Miałam w sumie zachować to dla siebie, bo bardzo to przeżyłam, ale dziś taki wyjątkowy dzień. Dzień świadomości autyzmu. Jakieś 2 tygodnie, może 3 temu, w sobotę, wybrałam się ze swoją inną, wyjątkową dziewczynką do pewnego marketu, który szumnie trąbi, że w soboty właśnie są tak zwane ciche godziny dla autystów plus kasa pierwszeństwa. Nie ukrywam, że wyjście z małą na zakupy to duży stres. Nie wiadomo, czy nie zacznie krzyczeć, panikować, czy po prostu nie ucieknie przed siebie. Kto zna temat, ten wie, że oczy trzeba mieć dookoła głowy, a zakupy to często gonitwa za dzieckiem po sklepie. O nieszczęsną kasę pierwszeństwa, żeby szybko ogarnąć temat i wyjść, to już nawet nie pytam. Jakoś nigdy jej nie ma. Zbliżamy się do kasy. Pakujemy. Nagle moje dziecię widzi piękny stół, na nim same dobra. Jak już się spinam, ja już się spinam, bo wiem, że ona myśli, że to po to, żeby się częstować. Widzi pyszne rzeczy, które sama ma rzadko. No i masz, sekunda i zaczyna oglądać zachwycona, piszczeć po swojemu, że to party, przyjęcie. Ja zaczynam się pocić, bo widzę, że kasjerki patrzą na mnie jak na bandytę. Już teraz znajdę drugiego screena. Po prostu w sekundę to czuję. Szybko, jednym ruchem ręki zgarniam resztę, paragon i chcę wychodzić. Nagle krzyk. Proszę to odłożyć, natychmiast. Mówię, Nadusia, odłóż. Nadusia się śmieje, cieszy, że paluszki w czekoladzie i bombonierki widzi. Druga kasjerka, jeśli natychmiast nie odłożysz, wzywam policję. To jest dla Ukrainy. To jest dla Ukrainy. Robi mi się słabo. Wszyscy się gapią jak na tygrysa w zoo. Jak zaburzonymi dziecku w sekundę wytłumaczyć, odłóż choćby i chodźmy stąd. Kochani, przeżyłam taki stres, jakbym naprawdę coś ukradła albo moja córeczka. Ona ma tylko 10 lat i głęboki autyzm. Dla niej wszyscy ludzie są dobrzy i świat jest piękny. Wyszłyśmy. Moja noga więcej w tych marketach nie postanie. Na dziecko chore, zaburzone, chcieli wzywać policję, bo chciała się poczęstować. Tak, stół na przyjęciu chyba nie dla polskich dzieci. Bardzo się wystraszyła. Słowa policja nie powiedziała, bo prawie nie mówi, ale w domu odkryłam, że się zsikała ze strachu. Przepraszam za dosłowność, przeraziło mnie to. No i sami ocencie. Pamiętacie te pełne kosze w marketach, w Biedronkach, w Lidlach dla Upainy? Brak mi słów trochę, więc zakończę tego live'a i zostawię na koniec po prostu prośbę o dołożenie jakiejś swojej malutkiej, niewielkiej, choćby cegiełki dla Nadii. Pozdrawiam was, życzę miłego dnia. Trzymajcie się i pamiętajcie o polskich dzieciach.